Siemano, moi drodzy. O Jezus, tak jak wam wspominałem, zrobiłem sobie małe zakupy. Ja już synem je otworzyłem, bo kurde, mój syn coś ostatnio strasznego bakcyla chwycił i myślę, że jak będę na wyjeździe, na urlopie, to ponagrywam trochę z nim. Ja wam tego pudła nie będę pokazywał, bo jest spore i pokażę wam po prostu, co kupiłem. Kupiłem akcesoria, żeby się już trochę zupgrade'ować. Brakowało mi tak. Pudełeczko. Kupuję je w różnych kolorach z tego względu, żeby potem prościej mieć je, jak leżą na półce. Nie muszę ich opisywać, bo wiem, na przykład w czerwonym mam World Cupy, w białym mam Euro, w zielonym mam Champions League itd. itp. To jest pudełko, oczywiście paczka pochodzi z Cards Planet, pudełeczko jest z Dragon Shielda, zawsze te kupuję, czterokomorowe. Kupuję z tego względu, że tutaj sobie mogę, zresztą mogę wam nawet pokazać, jak to mniej więcej wygląda u mnie, jeżeli chodzi o... Tutaj mam karty specjalne, powtórki z World Cupa, którymi się z wami wymieniam. I mamy sobie je posegregowane. Mam fansy, mam limitki, mam zwykłe, tam one to watch, star playery itd. I bardzo łatwo mi to się tutaj grupuje. Otwiera się bardzo fajnie. Wyciągamy wszystko w folijkach. Także naprawdę super sprawa z tymi pudełkami, jest bajka. I dlatego je kupuję te. Zdecydowanie bardziej wolę te pudełka niż kartonowe. Także bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna sprawa i zaznaczam, że ta sprawa wcale nie jest droga, jak na tak trwałe, bo karton to wiadomo, się gniecie, niszczy się. Odsuniemy tych mistrzów na razie na bok. No i co? I jedziemy. Tu mamy te pudło. Może je zrobimy najpierw tak. Standardowo oczywiście dobre udelki z jakiej firmy? Oczywiście z Kart Konceptu. Paka 25 dobre udelków. Tego jest zawsze u mnie mało, ponieważ ja zresztą też to wam mogę zaprezentować, czemu nie? Trzymie karty specjalne od Top Masterów z wyższej. Top Mastery, Double czy Legendy w Top Loaderka wszystkie. I tu mamy na przykład Champions League i mamy tutaj właśnie Top Mastery, tutaj mamy Legendy. Wszystko jest w Top Loaderach, jest w folii, to też jest pudełko, widzicie. Te pudełka są szersze, dwukomorowe, z tego względu, że one mieszczą na karty z Top Loaderami. Te niestety nie. Zobaczcie, tak wygląda karta z Top Loaderkiem włożona. Tu macie różnego rodzaju tam jakieś legendy, tak? Jest tego, jest trochę tych legend, także różnego rodzaju. I właśnie wszystkie te karty takie od Top Masterów z wyż, czy jakieś na przykład karty bardzo limitowane, także trzymię w Top Loaderkach, żeby nic im się, bodaj Boże, nie stało. Dlatego też tyle tych Top Loaderków mi schodzi. Gorąco polecam, jest to bardzo tania rzecz, a naprawdę te karty powoduje, że nic się nie stanie. Bo tak jak czasem się dostaje te karty wymiętolone, ostatnio się z jednym użytkowników pokłóciłem, po prostu syf, malaria był, oczekiwał nie wiem czego za co. Powiedziałem, że tą przesyłkę mu odeślę, to się wielce oburzył, jak ja mogę takie coś robić. Te karty takie świetne, posłał, że się karty by zniszczyły w przesyłce. To przecież gówno prawda, bo przecież to wyglądało jak wymiętolone w kieszeni, jak nic. Standardowo, magnesiki, no muszą być magnesiki. Ja sobie rozbudowuję moją ścianę płaczu, że tak powiem. Może wam tutaj tak mniej więcej to zaprezentuję. Tam do góry i ten, jest tam parę kart na razie powkładanych. Parę jest tutaj. Wszystko jest na magnesikach. Czekam z utęsknieniem na stojaczki, kiedy się pojawią na Kartplanet. Także no, ta sprawa już wielokrotnie wam to pokazywałem. Mega wypaśnie wygląda karta w czymś takim. Od razu nabiera wartości, tak, ta karta. Niesamowite wykonanie tych holderków z Ultra Pro. Dlatego biorę zawsze z tej firmy. Także gorąco, gorąco polecam. Jak chcecie dbać o karty, to tylko w takim stylu. Standardowo tyły. Dlaczego czarne, czy takie mat, nie mat? Z tego względu, że ja mam taką manię robienia tak zwanych teł, czy tła do danej karty. Tu co prawda w Champions League tak nie mam, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tak robię. Na przykład, jeżeli mam Neymara na niebieskim tle, jak to miało w Champions League, to daję z tyłu, żeby nie było koda, niebieską. Jak mam na czarnym tle, to daję czarną. Jak mam na żółtym, to na żółtym. Itd. itp. Dlatego zakupuję tyle kolorowych, właśnie różnego kolorowych. Wyłapuję zawsze nowy kolor. To sobie zawsze chcę,
chcę kupić, bo się po prostu w ten sposób, przydają. Oczywiście te turniejowe, które już Wam kiedyś pokazywałem, są świetne, czarne, grube przede wszystkim, z hologramem. Miazga po prostu, jeżeli chodzi, one mi się już skończyły i musiałem sobie zakupić. Cała paka, one, znaczy czarne, one są takie granatowe, ale są naprawdę megaśnie w tym karta wygląda. Po prostu nabiera dodatkowej, ja mam zresztą nawet mogę pokazać. Weźmiemy sobie jedną. No i załóżmy sobie, weźmiemy tutaj, czekajcie, dostałem tu ostatnio fajną kartę. Zaraz ją tylko znajdę. Ile ją znajdę? Jest Masterek Podolski. I mamy Mastera Podolskiego na takim granatowym tle. Mamy z tyłu kod, którego na przykład nie chcę zdradzać. No to wkładam go w coś takiego. I karta wygląda bajecznie w tym. W tym wygląda naprawdę karta super. I one są grube. Ta karta też nabiera twardości dodatkowej przez takie coś. Nie jest to zwykła folika. Naprawdę rewelacja. Jak chcecie dobrze dbać o karty, jak jest stać Was na saszetkę za 4 zł, to uwierzcie mi, na to też Was stać. A karty będą mega. Tu mamy nowość. Ja jeszcze powiem szczerze, nie miałem takiego pudełka i dlatego mnie ono zaciekawiło. Pudełko na 200 kart. To jest takie pudełko o takich wymiarach, że de facto mieszczą, powinny się zmieścić. Powinno się zmieścić 200 kart w dwóch ryzach, tak jakby w dwóch rzędach. Ja tak sobie myślałem, że jak jest holder, za bardzo nie wiem, jak to ugryźć, bo można to kłaść w ten sposób, nie? I myślę, że tak by było najlepiej, ale z drugiej strony można też to jako do przechowywania, na przykład z magnesami, chociaż tu mogę mieć problem ze zmieszczeniem. Kupiłem to z ciekawości, 200 kart powinno się zmieścić w ten sposób, tak? Standardowych kart. Natomiast znając życie, ja wymyślę jakieś dodatkowe zastosowanie. Jak będę miał coś w tym już środku, to na pewno to pokażę, jak to zastosowałem i co wymyśliłem. Co jeszcze? No tu mamy to pudełko. I oczywiście foliki z BCW, bo jakby nie inny, jak to jest najlepsza firma, która robi foliki dla mnie. Zamówiłem sobie także brakujące karty, ale to są karty nie dla mnie. Ja już właściwie mi brakuje 6 kart, dogrywam już ostatnią ton. Jeden z użytkowników mnie prosił. Druga sprawa, że byłem zaciekawiony, jak widziałem na filmie u Sepka, jak to jest pakowane. Wiem, że Sebek sobie kupił tam Hiszpanów sporo. Natomiast jest to wszystko włożone perfekcyjnie i chciałem zobaczyć, żeby się nauczyć, jak jeszcze lepiej zabezpieczać karty do wysyłki. Często macie tak, że wysyłacie karty właśnie w saszetkach, tak? Jak to tutaj jest sklejone? Czekajcie. Tak, to jest sklejone. Zobaczcie, jak to jest zabezpieczone. I o to mi właśnie chodziło głównie, żeby Wam zaprezentować, jak się pakuje. Telefon jeszcze dzwoni, ale niestety nagrywamy. Patrz, macie coś takiego, te grube, ja też je mam, to jest na 10 zwykłych kart, bez folii, jak bez niczego, i wtedy jest włożona jeszcze w to saszetka i w tej saszetce są karty. Ja tych kart może nie będę Wam prezentował wszystkich, pokażę Wam jedną, bo to są karty, tak jak mówię, nie dla mnie, ale myślę, że się nie obrazi, jak pokażę jedną saszetkę. No, tu mamy Andra Pirlo, mamy Rahmana Ahmidego, tego mi niedawno brakowało, bo zdobyłem z jakiejś tam wymiany. Ale jest Pirlo, mamy Eduardo, Chorwata, mamy Kedire i mamy Iguaina. I tak mniej więcej są pakowane po 5 kart. Można właśnie na Cards Planet zakupić fajne pakieciki. Zauważyłem, jak szukałem właśnie dla kolegi tych kart. Ja Wam link zresztą też podam do tego, co mi szkodzi. Takie pakiety na przykład z kartami, że
możecie kupić album plus tam ileś kart, możecie kupić na przykład same pojedyncze karty. Bardzo dużo wariacji jest ciekawych, odeślę was linku do tego, zobaczcie sobie, bo naprawdę moim zdaniem warto. Jest to bardzo fajny sposób na uzupełnienie sobie kolekcji, bo pewnie jak większość z was będzie zbierać bazówki, bo zebranie całej kolekcji graniczy z cudem. No i już znowu będą ponad 10 minut. No i ostatni taki zrobiłem sobie, że tak powiem, prezent. Ja mam starter pack, tak? Powiedzieć, po co ci tyle starter packów? Po co ci tyle starter packów? Otóż tak, album z tego starter packu potrzebuję do wymiany. Z kolegą z zagranicy wymieniam się, u nich podobno już nie ma tych albumów. Ja ostatnio z dwoma się wymieniłem i już mi ich brakło, więc dlatego album będę potrzebował. Natomiast co mnie tutaj też przekonało, dostałem cynk, że w tym zestawie jest Ronaldo XXL. Ja go nie zdobyłem, jak mam go kupować na Allegro za 40-35 zł, zdecydowanie wolę zainwestować w starter packa, gdzie jeszcze mam saszetki, gdzie mam listy, gdzie mam XL-kę, gdzie mam limitkę. Także super sprawa, to sobie też otworzymy na tym. Na następnym filmie, czy jak który z kolei, on jest tutaj z tyłu, musiałem go trochę podkleić, syn się do niego dorwał po prostu i mi go zaczął szarpać, także żeby się nie myśleli, że to jakaś ściema jest albo coś. Także to tak wyglądają ostatnie zakupy z WhatCapa moje na Cards Planet. Mam nadzieję, że chyba, że jeszcze w naklejki zainwestuję, bo nie mam kompletu, ale mam nadzieję, że będę mógł z nimi też poprowadzić tutaj następne serie, jakieś Champions League i coś. Mam nadzieję, że wejdą w to i będę mógł tam robić śmiało zakupy, bo no fajnie mi się robiło, z nimi współpracowało po prostu na zasadzie takiej, że zamawiałem towar de facto dzień wcześniej do godziny 12. Robiłem albo robiłem pobranie, albo robiłem przelew i już nie wiem, czy to ze względu na to, że już tyle zakupów zrobiłem. Nie czekali nawet czasem na zaksięgowanie, bo były jakieś problemy w banku. Paczkę dostawałem na drugi dzień i to jest bardzo fajne. Informowali mnie o swoich nowościach, o tym, no naprawdę się to fajnie tam u nich rozkręciło i myślę, że nie będę zmieniał na razie, chyba że się coś zmieni, ale wątpię, nie będę zmieniał tutaj nic, jeżeli chodzi o zakupy w internecie. Bardzo fajnie się to, cieszę się, że po prostu udało mi się nawiązać kontakt z nimi i poznałem taki sklep, że można robić tyle zakupów. No ale dupę wylizałem, także tak to wyszło. Naprawdę no trzeba chwalić, bo fajną robotę odwalają. Także dzięki wielkie i trzymajcie się, cześć.